Dobry dzionek, środa, dzień loda. Pan wirtuoz, nie operator, już tutaj przekłada gruz z jednej na drugą. Będziemy rozciągali to dzisiaj po placu, to pójdzie kurwa gdzieś w jakie dziury, bo to jest taki gruz kurwa z betonem, ciutkę z ziemią zmieszany. Za podwórko nie dam. Tam zaczęliśmy sypać, za pół godziny mam się stawić w betoniarni. Idziemy sypać. Wiosną porobimy trawniki, tylko glebogryzary trzeba zreanimować. Z budowy znowu dostałem premię. Te płyty takie, które są w zajebistym stanie. Gadać mi, że to w chuj drogie. Chyba jak mosty stawiali, to brali. Do tego sporo nabrałem. Część połamanych, a część to prawie jak nowe. No i co tam? Wiatru w koła trzeba nadmuchać, bo ostatnio załadowaliśmy tą wywroteczkę, to kurwa mało łupunki, kurwa nie pospadali. I lecim z tematem. Patrzcie jak mistrz robi. O, ja dopiero specjalista, nie? Później przegarnie i będzie bajka. Także widzimy się później. Filmów mam od chuja nagranych, tylko nie mam czasu ich posklejać, powrzucać, bo takich krótkich 10 sekund, czy tam 2 minuty nie będę wam dawał, zrobi się dłuższe. Ale wszystko w swoim czasie, narka. O, nasz wirtuoz, jak pięknie podrównał wszystko. No nie pogadasz. Gorszy materiał tam na razie hałdujemy. I tyle. 60 kurwa nie zdążyłem zrobić tego kipra. Dalej jest zapasowy plecaczek, tylko kurwa sama skorupka. Bez rozdzielacza, bez tłoka, tłoczyska. Także kopaczką mi to zepchnie. Ja dalej śmigam po beton. No, roboty ubywa, zapierdol. Od 5 rano to wam powiem, że często gdzieś do 19, 20, czasami dłużej. No wiadomo, jeszcze dzieci to się trzeba albo jedno, albo drugie skądś tam odebrać. Młodego z treningu wczoraj to nie ma zmiłuj, kurwa, zapierdol ponad wszystko. Mistrz od razu se rozgarnia. Ja lecę dalej po beton. Trzeba będzie chyba gruzu dowieść potęgę, ale to się okaże. O, aktorka drugoplanowa. Chodź morda. To jest ten. Bo, nie, Adianek, bo Bolka przejechali rok temu. Jak sprzętnie kipruje, to tak można jeszcze rozładowywać. Bo szpadelkiem to by mi chwilę zeszło. Dobra, widzimy się później. Nudów nie będę nagrywał. Ostatnio to tą łyżką wyzamiatał wasz przyczepę. Tak operuje. Odejszła wiekopomna chwila. Zobaczcie, Patryk to pięknie porobił. To się nazywa mieć fach w ręku, nie? Aż miło popatrzeć. To będę musiał powywozić wszystko w pizdu. Oj, 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 teraz się narobiło. Kurwa, tam to nie wiem, czy wiadę. Oj, dobra, to będziemy przypali. O, sprzęgło stanęło. Dziadek się już kończy. Nie pojedziemy. To będzie tutaj rzucać. Sprzęgło w dziadku było robione. A inaczej, silnik był przekładany w 2010 roku, bo stary umarł. O, zaraz po zimie się kurwa zajebałem, trudno. Umarł po zimie i zrobiliśmy tak, aby tylko 2 miesiące wytrzymał. Na jakimś starym kurwa klunkrze złożyłem, tylko silnik drugi wjebałem. Bo miałem gdzieś tam, nie wiem, za jakieś 2-3 miesiące przed żniwami przełożyć na silnik po remoncie. No i zobaczcie, zrobiłem go na... No, żeby wytrzymał 2 miesiące, to wytrzymał 12 lat. A inne juwdupery
pseudo mechaniki robią, kurwa, żeby wytrzymał 20 lat, a wytrzymuje, kurwa, 2 tygodnie albo 2 dni. Także kto widzi delikatną różnicę? O, ja pierdolę. Tyle betonu to my nie będziemy mieli tam u nas na betoniarni. Trzeba będzie kombinować jeszcze skądś inną, narka. A my przewozimy te, co pójdzie, kurwa, łatać drogi na bok, żeby to już był wolny plac i walczymy dalej. Beton co chwilę dowożę, jeszcze może będą 4 przyczepy. Będzie też troszkę grubego. Patryk to tutaj ekspresowo, nie, to w minutę załaduje do pełna skarpową. Tam wam wcześniej ponagrywałem, jak ładnie porównał, porobił, to ja pierdziel. Czapka z głowy. Także ja tam zagęszczam ruchy, lecę dalej do roboty. Nie będę wszystkiego nagrywał, bo muszę pilnować. Już mamy takiego asa, co zamiast pilnować betonu latał z kamerą, a drugi budował dom. A później, kurwa, się już więcej nie poprawi. Dobra, idę, nara. No i pan mistrz operator zaś zrzuca. Kurwa, może w tym tygodniu uda mi się naprawić dziadka. Chociaż śmiem wątpić, bo jak pojedziemy, kupimy następnego sprzęta, to będziemy opijać, to będę nieprzytomny za dasiem. Kurwa, ta przyczepa to też swoje w życiu przeszła. Chyba ze 2 razy ją złamałem. Rama pękła. Się poskładała, że wielbłądek miał brzuch w drugą stronę do ziemi. A może to już nie były garby, tylko przepuklina. Się przedźwignęła biedna. Patryk się wczuje, to on dosłownie to tak zgarnia tą łychą, jakby wyzamiatał. Jedynie tylko ręką przy krawędziach zrzucam i jadę dalej. Kurwa, ja to bym ją chyba do góry kołami postawił. Patrzcie, patrzcie, to się nazywa wyczucie, co? Tutaj pan dealer z Parczewa też może się pouczyć. Pozdrawiamy. Normalnie mistrzostwo świata. I to wszystko tak robi. Ugłaska, ugniecie. Ma taki naprawdę zmysł do tej pracy, że sobie wszystko poukłada, fajnie za koleją zrobi, nie taki rozpierdol, jak ja bym to dziabnął. Tylko umie sobie rozplanować pracę, to jest fenomen, chłop. Ale muszę go przekupować tym, nalepkami od mojej mamy. A mu, kurwa, z winogron zrobimy, to o, dopiero będzie śmigał. Dobra, lecę. A nie, patrzcie, ostatnie szlify. Jeszcze się mnie dzisiaj pytał, czy z brzegów z burt też ma porzucać. Można? Można. Patrzcie. A mistrzostwo świata. Fajnie się z takimi pracuje, narka.